Proszę Państwa, nowy update w Chrome T-Rex Run to są po prostu jakieś żarty, proszę Państwa. No nie mogę tego inaczej nazwać tutaj. No, spójrzmy. No jest fajnie, skaczemy sobie, jest torcik, prawda? My go sobie jemy. No i dostaniemy fajną czapeczkę w nagrodę. Tu jakieś baloniki są z tyłu. No nie wiem, widocznie ten dinozaur ma dziś urodziny, widocznie, nie wiem. No ale no wszystko się wydaje pięknie, ładnie i kolorowo, ale poczekajmy do momentu, aż się pojawią ptaki, proszę Państwa, bo to, co tam się dzieje, no to jest jakiś skandal. Otóż, jak pojawia się ptak na średniej wysokości, no to ja chcę przejść pod nim, tak? Chcę sobie kucnąć, bo dinozaur ma opcję kucania, ale zobaczmy. Zobaczmy, co się dzieje. O, dinozaur mi w ostatnim momencie wstał, jak ja kucnąłem. Mimo, że trzymałem strzałkę w dół, dinozaur z jakiegoś powodu wstał. I przez co po prostu game over, tak? I to się dzieje za każdym razem, kiedy ja napotykam tego ptaka, to dinozaur mi tuż przed ptakiem wstaje. A tutaj to akurat się zagapiłem. No ale ja nie wiem, jak taka ogromna korporacja jak Google, Chrome, T-Rex, coś tam, jest w stanie sobie pozwolić na taką zniewagę w stosunku do swoich użytkowników, a w szczególności w stosunku do community związanego z Chrome T-Rex Dinozaur. Co prawda ja jestem w stanie przeskoczyć tego ptaka, tak? No nawet jestem w stanie przeskoczyć tego najwyższego ptaka, tylko nie wiem w sumie po co, skoro nawet nie trzeba się pod nim kucać, to nie wiem po co jest ten ptak, to jest, nie wiem, na ozdobę czy... No ale i tak, no ja może, mój styl gry może jest taki, że ja wolę kucać pod ptakami, a nie przeskakiwać nad nimi, tak? I po prostu, no to jest lekceważenie po prostu swojego community, tak? No ja nie wiem teraz po co w ogóle jest ta strzałka w dół, nie wiem, żeby sobie pokucać, potańczyć. Ja wiem, że ja dawno nie nagrywałem filmików, ale po prostu ta sytuacja zmusiła mnie niejako do po prostu wyrażenia swojej opinii, bo to co się dzieje, to jest po prostu skandal. Ja nie jestem w stanie pozwolić na takie traktowanie. Dziękuję. Do widzenia.